na obiekcie Obornickiego Centrum Sportu, na stadionie lekkoatletycznym, który wita dzisiaj sportowców. Sportowcy przyjechali dzisiaj do nas z kilkunastu klubów, blisko setka zawodników, którzy będą rywalizować nie tylko na dystansach biegowych, ale też i w konkurencjach technicznych, w tym m.in. w rzucie kulą, rzucie oszczepem. Tutaj powoli zawodnicy przygotowują się do pierwszych konkurencji. Drugi memoriał imienia Tadeusza Ratajczaka to w tym roku kolejna odsłona dzięki organizatorom, dzięki Obornickiemu klubowi lekkoatletycznemu, Obornickiemu Centrum Sportu. Możemy się dzisiaj spotkać i wspomnieć jeszcze jego zasługi, jego działalność. Tutaj wśród jego wychowanków jest wielu sportowców obornickich, wielu też podąża dalej za sportem, jest związana ze sportem, także tą tradycję chciałbym, żeby była ona bardzo kontynuowana, jest bardzo dla mnie również istotna.